Witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem artysta, pisarz, a to nowy przekrój powszechny przez serię i spotykamy się dziś, jak widzicie, w grze Assassin's Creed, która została stworzona przez studio Ubisoft Montreal, a wydana przez Ubisoft, to znaczy w Polsce była dystrybuowana przez CNG Poland. Pierwotnie na konsole PlayStation 3 i Xbox 360, a swoją premierę miała na świecie 13 listopada 2007 roku, w Polsce zaś 30 listopada. Jeżeli chodzi o wersję na komputery osobiste, to musieliśmy na nią poczekać do 8 kwietnia 2008 roku świat i 18 kwietnia Polska. Jest to przygodowa gra akcji z otwartym światem i elementami skradanki. Agregator Metacritic przyznał wersji na PC 79 punktów, zaś wersją konsolowym po 81. I zacznę może od wytłumaczenia fabuły gry, ponieważ ona jest tutaj naprawdę istotna, żeby wszystko zrozumieć. Otóż fabuła toczy się tak naprawdę na dwóch różnych płaszczyznach, w dwóch różnych okresach czasowych. Pierwszy okres to jest rok 1191, Azja Mniejsza, a więc czasy trzeciej wyprawy krzyżowej, trzeciej krucjaty. No i wrzesień 2012 roku, a więc na 5 lat po... Na 5 lat wybiegali w przód w stosunku do tego, w którym roku gra powstała. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o rok 2012, a więc współczesność, to głównym bohaterem jest niejaki Desmond Miles. Zwykły barman, który został porwany przez tajemniczą firmę Abstergo Industries i zmuszony do przesiadywania w niezwykłej maszynie zwanej Animusem. Co ten Animus robi? Otóż pozwala mu przeglądać wspomnienia jego przodka, Altaira ibn Lnaada, czyli asasyn ibn Lahada, przepraszam, Lahada. Przyzwyczaiłem się do innego wymawiania jego imienia, który notabene oznacza... Altair to jest bodajże lecący ptak, a... lecący ptak, a... Lahad oznacza syn nikogo. A więc lecący ptak, syn nikogo. I właśnie nim się teraz poruszamy. Jesteśmy właśnie we wspomnieniach... wspomnienia genetycznych Desmonda Milesa, który siedzi w Animusie. Animus to było to... panel Animusa to było to, co widzieliśmy, zanim jeszcze znaleźliśmy się w tym miejscu. Miejsce, w którym się właśnie znajdujemy, to Jerozolima. Święte miasto chrześcijan. Bardzo wiekowe zresztą. Op. Ponieważ celem Altaira, który należy do Bractwa Nizarytów, czyli asasynów właśnie, tytułowych, jest jego zadaniem jest zamordowanie 9 przywódców krucjat, ponieważ no, zakon asasynów ma ogólnie na pięku z templariuszami i chcą się ich pozbyć. To jest w ogóle wszystko związane z pradawną historią, ale to wolę wam nie spoilerować. Tak więc znajdujemy się w Jerozolimie, tutaj wam pokażę mapę. Tak jak widzicie, jest opcja tego, że mogę sobie swobodnie myszką poruszać tym takim znacznikiem, tym środkiem mapy, że tak się wyrażę. I to wam nadmienię tylko, że bardzo, ale to bardzo mi tego brakowało w nowym Batmanie. A tutaj już w grze z 2007 roku była taka opcja. No dobrze, jaki jest schemat działań Altaira? A więc Altair przybywa do... jednej z trzech dzielnic, jednego z trzech miast, o tym opowiem później, i tam na początku zbiera informacje o swoim przeciwniku, a także zbiera sojuszników, a więc informacje można zbierać na różny sposób. Albo się czasem podsłuchuje rozmowy, albo się komuś kradnie jakieś ważne dokumenty, za pomocą kradzieży kieszonkowej. Albo się kogoś pobije i on wtedy mówi nam swoje informacje. Żeby mieć dostęp, żeby widzieć, gdzie to w ogóle te wszystkie opcje są dostępne, trzeba najpierw zsynchronizować. Hop! Uhu! I po frajerze. Trzeba zsynchronizować punkty widokowe, tak zwane. Na czym polega ta synchronizacja? Niedługo wam pokażę. Przynajmniej mam taką nadzieję. To jest nasz punkt widokowy, to jest nasz punkt widokowy. Hop!
Punkty widokowe są to wysoko, wysoko umieszczone jakieś lokacje, na przykład szczyty wież, czy coś takiego właśnie, teraz się będziemy wspinać. Te wieże takie nazywają się chyba minarety, z tego co pamiętam. Tak więc, no jak widzicie, Altair jest postacią przede wszystkim szalenie mobilną. Ponieważ no jest mistrzem wspinaczki, ale też potrafi jeździć na koniu. Co ciekawe, nie potrafi pływać, to zostało w następnych częściach serii oczywiście naprawione. Ale tutaj jeszcze Altair tego nie potrafi. Synchronizacja punktu widokowego polega na dostaniu się właśnie na jakieś wysokie miejsce i kliknięcie przycisku E, który odpowiada za wzrok, ponieważ opcje w grze są podzielone przede wszystkim na, jak widzicie w prawym górnym rogu, na cztery różne narządy, a więc oczy, lewa ręka, prawa ręka i nogi, które umożliwiają nam lot. Jednym z zadań pobocznych jest między innymi zdobywanie sojuszników poprzez uratowanie ich właśnie z takich sytuacji, kiedy żołnierze ich atakują. Jeżeli chodzi o system walki, to on jest bardzo, słuchajcie, bardzo mi się podoba ten system, jest wyjątkowo sprawiedliwy, bardzo płynny, opiera się na dwóch klawiszach i tak jak widzicie, odpowiednim lokowaniu kamery. Prawy przycisk myszki to jest blok, natomiast lewy przycisk myszki to jest atak. No i oczywiście odpowiednie kombinacje. Przypomina to trochę demonikę, z tym, że oczywiście ładniej wykonaną, tak w 3D bardziej. Jeżeli chodzi o rozwój bohatera, to on jest bardzo, bardzo uproszczony. Jest bardzo uproszczony w tej części gry. Ponieważ Altair ma dostęp do kilku broni, między innymi miecza, tak jak widzieliście. Oczywiście słynnego asasyńskiego ostrza, który się wysuwa tutaj z ręki. Tak, o. Słynne asasyńskie ostrze. No i również noże do rzucania. Początkowo miała być kusza, ona jest nawet widoczna w trailerze gry, ale później ze względu na zasadność historyczną postanowiono ją jednak usunąć, ponieważ z kusz jeszcze nie korzystano w 11, to był 11 wiek, tak. Nawet 12 chyba. Nie, jedna. Nie wiem, w 1191 roku. No i te bronie są przyznawane Altairowi wraz z upływem czasu. Natomiast nie ma żadnego systemu monetarnego, za którego można sobie kupować, nie ma żadnych punktów doświadczeń. To jest po prostu tak, że w pewnym momencie fabuły dostajemy te bronie i możemy od tej pory z nich korzystać. A teraz wykonujemy właśnie jedną z misji pobocznych, a więc pobicie. Ten człowiek głosi jakieś bzdury przeciwko asasynom, a za templariuszom. A więc musimy go śledzić. I w momencie, kiedy się oddali w jakieś spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie go specjalnie obserwował, możemy go pobić i wydusić z niego informacje na temat naszego przeciwnika. Bardzo praktyczne. To już? Mogę go już bić? Oczywiście system jest mniej więcej taki sam jak w walce na miecze, tylko że używamy tylko pięści. Gościu jest zażarty, trzeba przyznać. Oczywiście to, co widzicie w lewym górnym rogu, to jest pasek mój życia, który maleje w strasznym tempie. Gadaj. Gra jest w wersji angielskiej językowej, ponieważ została wydana... nie obsługuje w ogóle napisów, słuchajcie, nawet nie mogę sobie wysiedlić napisów angielskich. Została wydana w Polsce z pełnym dubbingiem. Ja tego dubbingu nie słyszałem w ogóle i nie miałem jakoś okazji się z nim spotkać. Nie mam pojęcia, czemu nie rozmawiałem, bo nie słuchałem, ale zrozumiał. Dobrze, mogę jeszcze omówić... i wziął go, zabił. Ukrytym ostrzem. Tak właśnie wygląda asasynacja ukrytym ostrzem. Jest to niezwykle efektywne. No i tutaj jest... właśnie ukazuje mi się, że zsynchronizowałem kolejną opcję, ponieważ wszystko jest tutaj ładnie opisane. Ja nie wiem, czy ja mogę wejść z poziomu gry w to. Memory Lock, tak. Mogę sobie zobaczyć, jakie są rzeczy do wykonania w tym
W tym momencie pamięci, ponieważ gra jest podzielona na bodajże 6 takich memory logów, memory bloków. O, memory block 3. Ja już przeszedłem pierwszy i drugi, ale one są różnej długości, więc to nie oznacza, że jestem w połowie gry. Co jeszcze mogę zrobić? Investigation, Knowledge, Memory Open i Assassination. No dobrze, co jeszcze mamy dostępnego na naszej mapie? Mapa nie jest aż tak pełna, jak to jest w następnych częściach Assassinów i to mi się bardzo, bardzo podoba, ponieważ no ja nie mogłem patrzeć w następnych częściach na to naciskane wszystko. Zresztą to jeszcze będziemy omawiać, to jeszcze zobaczycie w przyszłości. O czym wam jeszcze nie... O, przepraszam. O czym wam jeszcze nie powiedziałem, patrzę. O co chodzi z tymi ikonkami, które są najbardziej w lewym górnym rogu? Takie, to jest ogólnie logo Abstergo Industries. Ponieważ jesteśmy w animusie, to właśnie... no to właśnie nam się to wyświetla, właśnie to logo. Ono się przekształca właśnie w takie żółte, świecące oko, kiedy ktoś mniej więcej wyczuwa naszą obecność, ale nie jest jeszcze do końca świadomy. Oko jest czerwone, jeżeli ktoś już was widzi, ktoś negatywnie na nas reaguje. Zamienia się to logo, już nie z okiem, ale ogólnie na takie zielone, kiedy wejdziemy do kryjówki, w momencie, kiedy jesteśmy całkowicie bezpieczni, nie jesteśmy poszukiwani. Jeżeli jesteśmy poszukiwani, to logo staje się czerwone, to oznacza, że ktoś poszukujący, aktywnie nas ścigający, nas widzą. Natomiast jeżeli jest żółte, to oznacza, że aktywnie nas ścigający nas nie widzą. I wtedy możemy sobie wejść właśnie do tego typu kryjówek i wtedy nie jest zielone logo, ale jest niebieskie. I oznacza to, że nie mogą nas znaleźć. Co właściwie może robić Altair? Altair może się skradać tak jak teraz, to wygląda jak modlenie się i nikogo specjalnie to nie obchodzi. Może się przepychać przez tłum za pomocą shiftu, może tak sobie truchtać, albo biec na pełnym speedzie, że tak się wyrażę. Czego jeszcze nie omówiłem? Wygląda to, że omówiłem całkiem sporo. Jeżeli chodzi o system znajdziek, to oczywiście występuje on w grze. Jest widoczny poprzez... Słuchajcie, wejdę sobie, żeby wam to łapnie pokazać jeszcze raz memory loga. To są... nie ma opcji wspomnień dodatkowych, zobaczenia sobie. No w każdym razie są jeszcze... Chyba, że jest osobna kategoria... O, additional memories. Osobna kategoria. Są punkty widokowe, które należy synchronizować, a także templariusze, których należy zabijać. To są tacy pomniejsi, można rzec, pionkowie. Pionki czy pionkowie? Pionki. Są flagi asasynów w Masjafie. Flagi hospitalerów, nie wiem jak to się tłumaczy, w Akce, flagi templariuszy w Akce, flagi teutonów w Akce. Flagi Saracenów w Damaszku, flagi Króla Richarda w Królestwie i krzyże w Jerozolimie. Właśnie, o co chodzi z tymi wszystkimi, z tym otwartym światem? Ponieważ gra posiada całkiem sporo otwarty świat, jak na rok 2007. Ponieważ składa się z 6 mniejszych mapek, takich rozmiarami przypominających to. To jest mapka... To jest mapka Jerozolimy. Każde z trzech miast, ponieważ mamy dostęp do trzech dużych miast, składa się z trzech dzielnic. Z dzielnicy bogatej, z dzielnicy średnio zamożnych i z dzielnicy takich biednych. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, każda z dzielnic odpowiada za inny obiekt asasynacji Altaira. Poza tym jest jeszcze, poza Jeruzalem, w którym się znajdujemy... Okej. Okay. Strzelisz? Strzelaj do Polaka, no. Znaczy, no nie do Polaka, Altair jest z pochodzenia semickiego chyba. Chociaż kto tam ich wie. Hop. Poza Jerozolimą jest jeszcze Damaszek, który jest oczywiście miastem najbardziej znanym z tego, że tam się w drodze do Damaszku nawrócił się święty Paweł. Ale później Damaszek też istniał. no więc Damaszek i... Akka bodajże. Po angielsku to jest Acre się pisze. Acre. Nie wiem jak to się czyta. Z jakimś takim dziwnym akcentem. No więc jest Acre.
I to tyle. Poza tym jest jeszcze jedna mniejsza wioska. Która nazywa się Masjaw. Masjaw jest realną miejscowością, która istnieje naprawdę. I jest znana głównie z tego, że znajdują się w niej bardzo piękne i malownicze ruiny zamku z czasów średniowiecza. No i właśnie w Masjafie zostało umiejscowione w tym zamku została umiejscowiona siedziba Bractwa Templariuszy w grze. To nie jest autentycznie, Nizaryci chyba nigdy tam nie byli w tym zamku, aczkolwiek co do tego nie jestem pewien całkowicie. I jest pod koniec gry jeszcze, uzyskuje się dostęp do Arusów. Ale nie jestem pewien na jakiej zasadzie, ponieważ ja tej gry jeszcze nigdy nie przeszedłem. Właśnie, może wam trochę opowiem o mojej historii z tą grą. Ponieważ mam kolegę cały czas, który niedawno o mało mnie przypadkowo nie zabił, ale to jest nieistotne. Nie byłoby artysty pisarza, słuchajcie. To wam może kiedyś o tym opowiem. W każdym wypadku on jest dość dużym fanem asasynów. I posiada dwójkę Brotherhooda Revelations i trójkę w wersji oryginalnej. Ja to od niego pożyczyłem, skrakowałem. Ja niby wiem, słuchajcie, że to jest nielegalne takie pożyczanie gier, ale no w moim zasadom moralnym to nie przeszkadza, ponieważ pożyczanie to jest coś... No to jest taki dobroci serca ludzkiego i to nie może być coś złego. Mogą nam przeszkadzać w tym, ale ja pożyczanie uznaję. No i właśnie pożyczyłem od niego te wszystkie gry, ale on nie miał jedynki, ponieważ uznał, o, jedynka, taka słaba grafika, takie słabe wszystko, bo on w ogóle jest dość prymitywnym człowiekiem, trzeba przyznać. No i uznał, że jedynka jest grą beznadziejną. O, właśnie tu mamy jeden z krzyży jerozolimskich, to znaczy to się nazywa krzyż, ale tu jest tylko wizerunek krzyża na tym, a tak naprawdę to jest flaga. Snajdźka. I mam 11 na 100. Pożyczyłem od niego te wszystkie gry. Zresztą pożyczę też od niego czwórkę, jak wyjdzie na wersji PC-towej, ponieważ niedługo wychodzi, jak wszyscy wiedzą. Oczywiście pojawi się. Znaczy niedługo wychodzi w momencie, kiedy ja to nagrywam. Natomiast w momencie, kiedy wy to oglądacie, to pewnie już dawno wyszła. Ponieważ będę długo nagrywał tę serię, zamierzam przejść wszystkie gry w całości. Może tak biegam bez sensu po tym mieście, trochę szczerze powiedziawszy. No i pożyczyłem od niego i przeszedłem. No i teraz... Postanowiłem przejść serię, że tak powiem, drugi raz, właśnie też, że przy okazji nagrać dla was te przekroje poprzeczne przez serię i... No i tak wyszło, że... Słuchajcie... Tak wyszło, że po prostu zdobyłem tę grę w jakiś sposób, nie będę się tłumaczył. No i przechodzę ją teraz po raz pierwszy, więc moja historia z tą grą nie jest zbyt długa. Gra otrzymała wiele prestiżowych nagród i stała się w sumie, jak wszyscy wiemy, serią taką flagową, sztandarową dla Ubisoftu, ponieważ teraz Ubisoft głównie skupia się na asasynach. Wiemy, że już prawdopodobnie piątka jest w produkcji, a czwórka ma niedługo... Znaczy już miała premierę na konsolę i w momencie, w którym wy to oglądacie, pewnie już też miała premierę na PC. Dobrze, to wam chyba w sumie wszystko mówiłem, ja wam jeszcze tylko pokażę Exit Animus. Ponieważ mamy też opcję wyjścia z Animusa i pokierowania trochę Desmondem Milesem we wrześniu 2012 roku. To jest Desmond Miles, zwykły barman. Zwróćcie uwagę na to szczególne nacięcie na wardze, ponieważ to jest bardzo istotne. Znaczy, to nie jest bardzo istotne, ale to jest też jakiś element... kreacji tej postaci. W grze we wrześniu 2012 roku możemy spotkać się chyba tylko z dwoma osobami. To jest... Boże, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ona jest później bardzo istotna w fabule, ale ja nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Ona jest tutaj taką asystentką tego oto kolesia, który jest głównym szefem Abstergo Industries. I przez lata siedzi tylko przed komputerem i gapi się. Przepraszam, gapi się w swój profil. Tak więc to jest praktycznie całe. Widzicie wszystko, do czego mamy dostęp we wrześniu 2012 roku, o ile pod koniec gry coś się nie zmienia. A nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniało, to dopiero w następnej części dochodzi do jakiejś takiej akcji. Mamy jeszcze dostęp do pokoju Desmonda, którym jest pusto. I do łazienki. A do łazienki nie mamy co wchodzić, nie? Wow, ale się dziwnie kamera zlokowała. Ogólnie praca kamery w grze jest bardzo fajna, ale potrafi się ona momentami niestety spsuć.
Bo jest przygotowana jednak, praca kamery jest bardzo przygotowana pod konsolę. Natomiast, no. Natomiast jest niedostosowana specjalnie do komputera. W tym oto świecie, w którym się znajdujemy, a więc we wrześniu 2012 roku, są tylko praktycznie dwie opcje interakcji. Położenie się na animusie, albo... albo położenie się w łóżku. A tu są te memory bloki, o których wam wspominałem. Tutaj taki śmieszny pasek symbolizuje chyba jedną asasynację jednego cela. Tutaj był Tamir w Damaszku. Teraz mamy Guerriera de Napoleusa w Akce. Talala w Jeruzalem. Później są trzy jeszcze. I jeszcze dwóch ich tu jest. Tu jest odpowiednia taka... Jeszcze jest dodatkowa chyba jedna asasynacja. I tutaj jest wspomnienie końcowe, a więc finał gry i wspomnienia dodatkowe. Dobrze, to jest chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć na temat gry Assassin's Creed. No i co, za tydzień oczywiście widzimy się w drugiej części gry, która jest moją chyba ulubioną. A do tego czasu pokój nad Izraelem.